położony na równiku archipelag Galapagos. Powstał, gdy zetknęły się ze sobą woda i ogień. W otaczającym go morzu spotykają się cztery prądy oceaniczne. Połączenie ciepłych i zimnych wód sprzyja rozwojowi rzadkich gatunków. Chociaż ich przodkowie żyli w innych klimatach, to dziś koegzystują tutaj, na Galapagos. Galapagos to miejsce dynamiczne, tajemnicze i bogate. Życie na powierzchni też zależy od morza. Obfite łowiska cieszą zarówno ptaki, jak i ludzi. Przez prądy morskie zwierzęta przenoszą siedliska. Galapagos to jedyne tropiki, w których można spotkać pingwina. Ale morze nie zawsze sprzyja. Galapagos stawia czoła zagrożeniom, które wpływają na życie jego mieszkańców. Skutki są fatalne, wymierają całe gatunki. Oto Galapagos na samym krańcu Pacyfiku i jego dwa oblicza. Galapagos na krańcu świata, część druga, Ocean Zamętu. W czerwcu zaczyna się tu robić sucho. Taka zmiana powoduje chaos w morzu. Wody w nim są niespokojne i aż drżą. To przez mieszające się prądy zimne i ciepłe. W tym czasie wiele odmian ryb szuka tu schronienia. Tutejsze morze staje się domem prawie 500 rzadkich gatunków. To właśnie połączenie wód sprawia, że ekosystem tu jest tak bogaty. W lipcu ciepły prąd panamski słabnie, a zimny prąd Humboldta nabiera na sile. Wody głębinowe wypływają ku powierzchni. Połączone z równikowym słońcem, bogate w składniki odżywcze wody głębinowe, to warunki idealne dla rozwoju fitoplanktonu, ale sprzyjające również innym rodzajom organizmów.
By chronić się przed drapieżnikami, ryby pływają w ławicach. To jeden z wielu ich sposobów na przetrwanie. Przez zimne prądy skały pokrywają się algami. Ryby chętnie się nimi posilają. Ze względu na specyficzny garb, tę rybę zowią morskim potworem. Tuńczyk żółtopłetwy zawsze zostawia za sobą ślad w postaci tlenu. Małe rybki wypływające na powierzchnię przyciągają ptaki. Ten sezon sprzyja rybakom. Ptaki ułatwiają im znalezienie tuńczyka. Ich ruchy odzwierciedlają jego trasę. Zawsze szybko coś już bierze. Jest i on. Stres u ryby powoduje, że jej smak ulega pogorszeniu. Dlatego zabija się ją od razu. Klientom zależy na smaku. Prąd Humboldta sprzyja połowom. Nie trzeba długo czekać. Ta jest już silniejsza. Odważnie walczy aż do końca. Jest jednak za słaba. Takie obfite łowy nie zdarzają się przez cały rok. Ustaną, gdy tylko prądy znów się zmienią. Aż dziwne, że przy tym okazie żyłka się nie zerwała. Żeby ryba się poddała, najlepiej ją zmęczyć. Łowi się tu nie tylko tuńczyki, ale mogą to robić tylko upoważnieni rybacy. Muszą uważać, bo żyłki zrywają się często. Zajęte jedzeniem ryby nie rozpoznają sztucznej przynęty. Fregaty średnie tylko czekają, aż rybacy zrobią sobie przerwę. Nie są one mile widziane.
Lubią kraść zdobycze innych. Dzisiaj mają chętkę na to, co wyrzucają rybacy. Sprawnie je przechwytują. Nie dotykają wody, by nie zmoczyć skrzydeł. Dlatego kradną, a nie łowią same. Ptaki zlatują się również do doków. Niektóre już tu są. Pracowite pelikany czyhają na targu rybnym. Wyczekiwany tuńczyk wreszcie dotarł. Jego mięso jest bardzo drogie. Gdy ryb jest pod dostatkiem, kilogram tuńczyka kosztuje tylko $7. Nie można go sprzedać od razu. Każda ryba musi zostać najpierw sprawdzona przez Park Narodowy. Dwa lub trzy razy w tygodniu mierzymy i ważymy każdą rybę, która zostanie złowiona. W ten sposób obliczamy, jak będzie się prezentował roczny zbiór. Teraz pelikany mogą się brać do roboty. Wygrywa ten, który nie tylko coś złapie, ale też pierwszy połknie. Oczywiście nie ma czasu na uprzejmości. Ceni się też podkradanie, gdy nikt nie patrzy. A jak już popatrzy, to trzeba wiać. Więcej tu chciwych zwierząt niż klientów. Są tu zawsze. Pojawiają się, jak tylko zacznę oprawiać ryby. Przepychają się i błagają o jakiś kąsek. A jak nic im nie dam, robią się agresywne i nieprzyjemne. Kiedy ryby są już oporządzone, darmozjady się rozchodzą. Ale spokoju nie będzie. Ktoś tu został. Sprytnie czekał, aż konkurencja się rozejdzie. Ucieka, zanim ktoś mu zabierze zdobycz. Pełne brzuchy oznaczają odpoczynek. Fregaty udają się teraz na wschód, na San Cristobal. Ich cel to usytuowane 100 metrów pod poziomem morza jezioro El Junco, jedyne słodkowodne jezioro na Galapagos.
To tutaj fregaty zmywają sobie sól z ich niewodoodpornych piór. Woda gruntowa z El Junco jest dla całej wyspy zbawienna. Wraz ze zmianą dominującego prądu zmienia się też krajobraz. W sierpniu zmiany te są najbardziej zauważalne. Zaczyna się robić naprawdę sucho. Zimne powietrze ustępuje gorącemu. Lony zaś prosperują w zimnej i odżywczej morskiej wodzie. Wręcz roi się tu od ryb, a dno wyścielają kolorowe glony. Wśród szmaragdowych wód, leniwie, bez pośpiechu, pływa znany morski roślinożerca, żółw jadalny. Jedzenie jest wszędzie dookoła. Żółw powoli się nim delektuje. Dobrze jest widzieć dostatek. Równikowe słońce sprzyja glonom, które rozwiną się już 2 tygodnie. Jest tu jak w podwodnym lesie deszczowym. Legwan morski też przyszedł się najeść. Lwy morskie zajęły plażę dla siebie. Jak już nacieszą się ciepłym słońcem i czystym powietrzem, to wyruszą na łowy. Lew morski to drapieżnik. Nie pogardzi ani sardynką, ani ośmiornicą. Dzięki bogatej w mikroelementy wodzie, ryby są pulchne. Archipelag Galapagos tętni życiem. Wszystko idealnie tu ze sobą współgra. Lew morski bawi się z rybą, czy próbuje ją zjeść? Jego intencje nie są zbyt jasne. Jedzenia pod dostatkiem. Lew nie musi się martwić.
Małe rybki wypływają na powierzchnię. Nie wyczuwają żadnego niebezpieczeństwa. Ale przy brzegu już czekają na nie ptaki. Wszystkie gotowe i w nastroju na łów. By łów był udany, głuptaki niebieskonogie stosują metodę grupowego nurkowania. Są przy tym niesamowicie szybkie. Głuptakami nazwali je żeglarze, których śmieszyło, jak łatwo jest je schwytać. Ale w łowach są nieprześcignione. Ich urocze niebieskie łapki nie pasują do wizerunku drapieżników. Późny sierpień. Silnemu zimnemu prądowi towarzyszy gęsta mgła. Do Galapagos przybył wytrwały podróżnik z dalekiej Antarktyki. To pingwin równikowy. Liczy sobie zaledwie pół metra. Mniejszy rozmiar to efekt dostosowania się do klimatu Galapagos. Dzień spędzają w zimnej wodzie, na brzeg wychodzą dopiero w nocy. To jedyny gatunek pingwina, który dostosował się do życia w tropikach. Jest on spokojny i cichy. A to wcale nie są jesienne liście, to złote płaszczki. Rano wypoczywają, a po południu wyruszają na łowy. Tego sezonu wybrzeże jest raczej spokojne, ale morza wzburzone. Fale się wznoszą. Są tutaj też lasy namorzynowe. Ich zadaniem jest chronić wulkaniczne wybrzeże przed falami. Namorzyny też przybyły tu razem z prądem. Są w stanie przetrwać nawet w najtrudniejszych warunkach. Ich korzenie potrafią spenetrować nawet skały wulkaniczne, więc bez problemu wytrzymują ataki fal i huraganów. Bardzo pasuje im też słona woda. Pochłaniają ogromne ilości dwutlenku węgla i oczyszczają wodę. Lasy namorzynowe na Galapagos mają wiele zalet. W nich rozwijają się i funkcjonują słabsze organizmy. To raj dla ławic młodych rybek.
i dla zmęczonych podróżą żółwi jadalnych. Chronią się tu też małe, kolorowe ryby tropikalne. Schowane wśród skał zielone jeżowce mają pasażerów. Czasami są to liście, czasami fragmenty muszelek. Ale po co ci pasażerowie? Bez nich jeżowce od razu są atakowane. Liście i muszelki służą zatem jako kamuflaż. Korzenie namorzyn to wspaniałe schronienie dla małych stworzonek przed drapieżnikami. Trochę dalej można spotkać rekiny i wieloryby. W 2016 na Galapagos powstał największy na świecie rezerwat dla rekinów, w tym dla rekinów wielorybich. Połów zagrożonych gatunków grozi dożywotnim zakazem łowu. Na Galapagos żyje 10 gatunków rekinów. Nisko przy dnie pływa żarłacz gruby. Za dnia śpi, a w nocy zamienia się w prawdziwego łowcę. Niezbyt dobrze widzą w ciemności. Ofiary wyczuwają po węchu. Wyczują też bicie serca przestraszonej ryby. Znajdą ją więc gdziekolwiek się ukrywa. Dzięki obecności rekinów morze to może wydawać się przerażające. Głowomłot został tak nazwany po wyglądzie. Głowomłoty są zagrożone, bo na ich płetwy jest duży popyt. Nie bez powodu pojawiają się tu o tej porze roku. Regularnie podróżują one z Kolumbii do Galapagos i z powrotem. Ze względu na umiejscowienie oczu, mają bardzo szerokie pole widzenia. Gdy odpoczywają, odpoczywa też morze. Tutejszy podmorski kanion słynie z silnych prądów. Utrudniają przemieszczanie się nawet płaszczkom. By płynąć dalej, muszą czekać, aż prądy osłabną. Ale zanim wypłyną, skrupulatnie przeszukają jeszcze dno.
Mają bardzo dobry wzrok, więc bez trudu zauważą muszelki. Te barakudy właśnie odpoczywają. Jedzenia teraz pod dostatkiem, więc mogą sobie na to pozwolić. W grudniu to się jednak zmieni. Prąd Humboldta ustąpi panamskiemu, a w tym nie ma już tyle fitoplanktonu. Ocieplą się i woda, i klimat. Ekosystem Galapagos jest zrównoważony. Przez pół roku jest tu sucho, przez następne pół mokro. Czasami jednak morze robi się kapryśne. Opuszczają je jego stali mieszkańcy. To wszystko przez wzrastającą temperaturę wód. Ten bardzo niebezpieczny w skutkach wzrost ma swoją specyficzną nazwę. To El Niño. Przez nie tutejsza fauna wymiera. Ale dlaczego tak się dzieje? Wina leży w pasatach. Kiedy słabną, wody z zachodu zaczynają napierać na wschód. Podnosi to ich temperaturę o nawet 4 stopnie Celsjusza. El Niño to z hiszpańskiego Mały Jezus, bo zawsze występuje w okresie Bożego Narodzenia. I zawsze powoduje tu chaos i bezład. Przez El Niño wymierają całe gatunki zwierząt. Nie da się zaprzeczyć, że El Niño ma negatywny wpływ na tutejsze zwierzęta. W końcu temperatura wód wzrasta o aż 3 lub 4 stopnie. Przez to nie wystarcza dla nich jedzenia. Nie ma ryb, nie ma glonów. W takim przypadku zwierzęta muszą szukać dalej, by się pożywić. Glony są najbardziej czułe na zmiany temperatury. Wprost rozpuszczają się od ciepła. Takie rozpuszczone morze wyrzuca na brzeg. Bardzo cierpią też legwany, które żywią się glonami. Nie mają już po co wchodzić do wody. Ale tutaj też nie ma jedzenia. Legwany morskie wybrały wodę zamiast lądu ze względu na niekorzystne warunki. Wiedzą, jak radzić sobie z El Niño. Zmniejszają objętość swojego ciała.
Niektóre z nich potrafią ją zmniejszyć o nawet 20%. Niestety to rozwiązanie nie jest niezawodne. Ostatecznie umierają z głodu. El Niño nie krzywdzi ptaków i lwów morskich, bo żywią się one głównie sardynkami. Ale i tak sieje w morzu spustoszenie. Ptaki odleciały w poszukiwaniu pożywienia. Zostały tylko te chore. One jedzenia na pewno już nie znajdą. Są głodne, więc szukają wszędzie. Niestety nadaremno. Pomimo bezowocnych prób, te pelikany nie zniechęcają się. Bardzo chcą przeżyć. Rybacy pierwsi wyczuwają El Niño. Zmiany w wodzie czuć po statku. Ryby uciekają przed ciepłem, więc na wędki łapie się tylko kilka gatunków. Nie widać już wszędobylskich glonów. Dno przypomina pustynię. Przez zaburzony łańcuch pokarmowy morze cierpi. Lew morski rozgląda się za pożywieniem. Sardynki, jego ulubiona pozycja w menu, popłynęły już na północ. W 97 przez El Niño pół populacji lwów morskich zagłodziło się. Kiedy w wodzie nie ma już żadnego jedzenia, lwy morskie obierają strategię. Śledzą rybaków. Ten jeden za nami płynie, prawda? El Niño męczy też już i rybaków. Mają już dość lwów morskich. Gdy poczują szarpnięcie, to ciągną za żyłkę. Widzicie? Już złapał przynętę. Tam jest, widzicie go? To lew morski. Lew morski skusił się na rybę. Nie trzeba daleko szukać, wystarczy spojrzeć przed siebie i już są. Szybko, szybko, trzepnij go. Widzieliście? Co za łajdak. Tam jest. Tam płynie. Często atakują nas i innych rybaków, żeby ukraść jakąś rybę.
Czasami zdarza się, że przez nie łodzie wywracają się. Rybacy wypływają dalej, by pozbyć się lwów. Ale tam też ktoś im przeszkodzi. Rekiny dla rybaków są jak szkodniki. Jest tu wielu złodziejaszków, którzy czają się na zdobycze rybaków. Ptaki atakują nawet wędkarskie żyłki. Myślą, że przynęta to ryba. Ale są zdeterminowane, by zdobyć pożywienie. Nie przestają więc. Jak tu wędkować? Po rybach ani śladu. I tak kocham swoją pracę, nawet jeśli połów się nie udaje. Podczas El Niño łodzie często wracają puste. Mało z nich w ogóle wypływa. Rybacy wolą zaoszczędzić paliwo. Na targu brakuje owoców morza. A klienci się niecierpliwią. Niektóre ptaki tu zostały. Tylko te w pełni zdrowe były w stanie wyfrunąć za jedzeniem. Ten ptak ma wśród piór bardzo głęboką ranę. Ale i tak udało mu się złapać kąsek. Dobra i najmniejsza ilość. Jak długo jeszcze będą musiały głodować? Muszą być naprawdę silne, by przetrwać ten trudny czas. Każde z tutejszych istnień ma swój sposób na kapryśny klimat. Walczą o jedzenie, na które kiedyś nie zwróciłyby uwagi. Na targ przybywają zwierzęta, które widuje się tu rzadko. Legwany morskie żywią się glonami, ale w okresie głodu zjedzą tak naprawdę wszystko. By przeżyć, zadowolą się nawet rybimi odpadami. El Niño dla tutejszych zwierząt i roślin to kolejny trudny kaprys tutejszego klimatu, z którym muszą sobie poradzić. Z czasem warunki z powrotem się poprawią.
Ale czy te wszystkie zmiany nie są zbyt nagłe i drastyczne? Udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie UpVision Studio. Tłumaczenie Żaneta Pyzik. Czytał Piotr Warszawski.